Cześć, ja nazywam się Dominika i witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem Książkowe to czy to. Niedawno zostawiłam właśnie na Instagramie pudełko, żebyście mogli tam wrzucać swoje właśnie propozycje i wybrałam ich tutaj dzisiaj 13. Niektóre z pytań się powtarzały, przepraszam za zmieniające się światło, ale właśnie zaszło słońce, także jeżeli coś takiego będzie się dziać, to przepraszam. No ale bez zbędnego przedłużania. Zaczynamy. Pierwsze pytanie to jest czytanie rano czy wieczorem i głównie z tego powodu, że ja jestem bardzo nocnym markiem i najczęściej wieczorem po prostu mam więcej czasu, ja wybieram czytanie wieczorem, no bo mówię, ciężko mi rano wstać na tyle wcześniej, jeżeli już mam dzień wolny, żeby po prostu rano się zebrać do czytania, zdecydowanie lepiej mi się to robi wieczorem, więc dlatego taka odpowiedź. J.K. Rowling czy Cassandra Clare? I jeżeli chodzi o te dwie autorki, no to tak, z J.K. Rowling mam naprawdę dużo do czynienia, bo uwielbiam jej serię właśnie o Harry Potterze, jak pewnie większość z Was tutaj. A jeżeli chodzi o Cassandra Clare, no to ja tak naprawdę przeczytałam te trzy pierwsze książki, te z Miasta Kości i później tą kolejną trylogię, ten Mechaniczny Anioł i tak dalej, i tak dalej. I ta druga trylogia mi się jak najbardziej podobała, ta pierwsza tak średnio bym powiedziała. Więc ja wybieram mimo wszystko właśnie J.K. Rowling, no bo jakby bardzo sentymentalnie podchodzę do Harry'ego Pottera, uwielbiam go i już zawsze będzie miał miejsce w moim serduszku, więc no. Trzecie pytanie, czyli fantasy czy science fiction? I ja science fiction przeczytałam w sumie tylko i wyłącznie Cinder bodajże, więc jakby fantastyka to jest zdecydowanie to, co wybieram, no bo po prostu z science fiction mam mało do czynienia, więc za bardzo nie mogłabym się tutaj w tej kwestii wypowiedzieć, a fantastykę bardzo lubię, dlatego taki wybór, a nie inny. I wracając jeszcze do Harry'ego Pottera, zadane mi zostało pytanie Harry Potter czy Człowiek o 24 twarzach? I to jest pytanie, na które ja tak naprawdę odpowiedzieć nie mogę, no bo te książki są raz, że całkowicie inne. To są zupełnie dwa odmienne gatunki, bo no Harry Potter to jest fantastyka taka dziecięco-młodzieżowa, a Człowiek o 24 twarzach to jest biografia. Poza tym jeszcze tej książki nie skończyłam. Jak na razie bardzo dobrze mi się ją czyta i bardzo mi się podoba. No ale mówię, nie jestem w stanie porównać tych dwóch książek, głównie pod tym względem, że po prostu są totalnie inne. I jakby porównywanie ich nie ma totalnie sensu dla mnie. Następne pytanie, czyli narracja pierwszoosobowa czy trzecioosobowa. I ja należę, mam wrażenie, do chyba tej mniejszej grupy, która właśnie preferuje narrację trzecioosobową. Ja mam ten problem z narracją pierwszoosobową, że często po prostu nie mogę znaleźć jakby wspólnego języka właśnie z osobą, która to opowiada. Dlatego jest mi dużo łatwiej właśnie, kiedy narrator jest trzecioosobowy, taki wszechwiedzący i jakby totalnie wyłączony z akcji. I jest takim, wiecie, zewnętrznym obserwatorem. I to mi się dużo bardziej podoba, dużo bardziej też, dużo częściej mi się dobrze czyta takie książki właśnie niż takie pisane pierwszoosobowo. Dlatego ten wybór jest dla mnie prosty, ja zawsze wybierałam takie książki i to się raczej nie zmieni, więc no. Książki do 500 stron czy do 1000 stron? I owszem, są takie książki do 1000 stron, które potrafiły mnie wciągnąć, jak na przykład to bydlę. Ale w większości przy tak długich książkach ja się bardzo często męczę i czytam je bardzo długo, dlatego ja wolę zdecydowanie książki takie krótsze do 500 stron, bo wydaje mi się, że w takiej ilości stron już można naprawdę zawrzeć bardzo dużo i można ładnie skondensować historię tak, żeby ona właśnie się w tych stronach zmieściła, ale żeby powiedziana była tak, jak należy i żeby nie było tam jakichś niedopowiedzeń i tego typu rzeczy, także krótsze książki to jest zdecydowanie coś, co ja preferuję i te do 500 stron to już w ogóle są. I siódme pytanie, książki z twardą czy miękką oprawą? I teraz tak, jeżeli chodzi o Polskę, no to tak naprawdę większość książek zostaje wydana w miękkiej oprawie, więc tutaj nie mam za bardzo wyboru. Ale właśnie te zagraniczne książki, które ja zamawiam, najczęściej zamawiam w twardej oprawie, głównie dlatego, że one są po prostu pięknie wydane i jeszcze dodatkowo mają obwolutę, która jeszcze dodaje jakby uroku tym książkom, dlatego też jeżeli miałabym wybór i jeżeli u nas na przykład byłyby tak samo wydawane książki i w twardej i w miękkiej oprawie, no to ja wybiorę zawsze twardą i tyle. Znaczy może nie zawsze, bo są książki, które samym formatem jakby dużo lepiej się czyta, kiedy one są w miękkiej oprawie, ale tak główną, jakby większość, główną większość, ale większość książek właśnie wybrałabym w twardej. Białe czy żółte strony? I nie wiem, pokażcie mi osobę, która wybierze białe strony. To jest tak męczące dla oczu, to strasznie boli i ja nienawidzę białych stron, dlatego wolę żółte, albo już najlepiej takie jakby poszarzałe, powiedzmy. Ale no, nie wyobrażam sobie czytać na białych stronach, było parę książek, które w takich wydaniach właśnie czytałam, ale jest to bardzo męczące, bardzo bolesne i oczy się strasznie przy tym męczą, dlatego ja zdecydowanie wolę żółte strony i myślę, że większość z Was chyba też, bo to jest dużo wygodniejsze po prostu do czytania. Biografia czy romans? Zdecydowanie biografia. Romansów za dużo nie czytam, jest zdecydowanie parę takich wyjątków, które mi się podobały, jak na przykład książka, o której już słyszeliście nieraz,
i na pewno jeszcze nie raz usłyszycie na moim kanale, czyli The Unhoneymooners, które jest cudowne i przy którym się bawiłam świetnie, no ale głównie jakby nie czytam tego typu literatury, dlatego wolę biografię. Dziesiąte pytanie, jakie tutaj mam, to jest BookTube czy Bookstagram? I nie mogę Wam na to odpowiedzieć, bo nie potrafię wybrać. Jakby obie te platformy, powiedzmy, mają swoje plusy, mają swoje minusy. Obie służą jakby do tego samego, ale forma jest jakby zupełnie inna, więc każda z nich ma swój urok. No i ja między nimi nie potrafię wybrać. Na Bookstagramie jestem dłużej zdecydowanie, ale jakby BookTube też tutaj jest mi dobrze, więc... No nie wiem, jakoś nie potrafię, nie jestem w stanie tutaj wybrać między tymi dwoma opcjami. Zakładka czy paragon, kartka, cokolwiek innego. I ja przechodziłam przez parę faz w swoim życiu. Głównie zaczynałam od tego, że po prostu nie miałam nic w książce, ja najczęściej zapamiętywałam numer strony, na której skończyłam czytać, bo ja zawsze też miałam coś takiego, że musiałam doczytać rozdział do końca, więc wystarczyło, że zapamiętałam albo numer rozdziału, albo stronę, czy cokolwiek. Jeszcze też czytałam książki pojedynczo, nie czytałam tak jak robię to teraz, czyli parę książek naraz. I było mi zdecydowanie łatwiej. Później to przeszło w takie, wiecie, wciskanie czegokolwiek do książki, ale teraz już używam głównie zakładek, bo jest to po prostu dla mnie najwygodniejsze i tak po prostu jakoś się dorosłam chyba do używania zakładek, nie wiem. Przedostatnie pytanie, trylogia czy jednotomówka? I tak jak wiele jakby serii i trylogii ma jakiś urok, ma bardzo spory urok dla mnie, tak, ja czytam teraz najwięcej właśnie jednotomówek i jest mi chyba z tym dobrze. Jakoś dobrze się bawię przy jednotomówkach, cieszy mnie to, że jakby w jednej książce zamyka się cała historia i nie muszę się zastanawiać przez kolejny rok, zanim wyjdzie nowa książka, co się będzie działo dalej. Także wybieram jednotomówki, bo po prostu są wygodniejsze do czytania, że tak powiem. I jak już przeczytam ją, to nie muszę siedzieć, wiecie, jak na szpilkach i czekać na kontynuację. I to mi się zdecydowanie podoba. I dotarliśmy do ostatniego pytania, czyli czytanie z obwolutą czy bez. I jeżeli ja już czytam książki, które mają obwolutę, to obwolutę zdecydowanie ściągam, żeby jej po prostu nie zniszczyć, bo one są przepiękne najczęściej, więc szkoda mi zniszczyć tych książek, szkoda mi, żeby coś się tam stało. Jak już stoją na półkach, to oczywiście stoi w obwolutach, bo wiem, że są osoby, które ściągają je i tak naprawdę wyrzucają albo odkładają i nie pamiętają, gdzie one są. U mnie stoją zdecydowanie w obwolucie. Jezu, jakie to jest ciężkie słowo. Ale jak już je czytam, no to je ściągam, żeby właśnie ich nie zniszczyć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj dodali swoje pytania właśnie na Instagramie. Cieszę się, że ze mną jesteście. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam Was do subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmiku.